Masaż buzi. I się zmarszczki porobią. To się nagrywa. Bo ja mam taką... Ja się cały czas teraz myślę. Szczękościsk. Mhm. Też mam szczękościsk zwykle, dlatego że tak mówię bardzo cichutko i tym. Dzień dobry, cześć i czoła, witam was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, dziś znowu jest Nikola. Troszkę jest zasypleniem, ale wiadomo o co chodzi. Mogę powtórzyć, no dobrze. Dzień dobry, cześć i czoła, witam was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, dziś ze mną jest Nikola. Witam was. I ponownie gramy w czółko. Tym razem będzie na pokazywanie. I będziemy pokazywać zwierzątka. Jezus. A jako, że ja nie potrafię za bardzo pokazać, znaczy nie znam się na zwierzątkach za bardzo, bo znam tylko kota i psa. Gdzieś tam, no to ten. To dobra, zobaczymy. No bo ogólnie tutaj trudne zwierzątka mogą być i może być problem. Dobra, czekaj. Ale spróbujemy. Lubimy wyzwania. Lubimy. Nawet takie. Dobra, czyli mamy zwierzątka, będzie pokazywanie. To może ja teraz zacznę. Bo ostatnio ja też zaczynałem. O. Bo trudne jest? Bardzo trudne. Na pokazywanie to jest naprawdę. Ale znasz to zwierzę w ogóle, czy nie? No znam te zwierzę, tylko to, że to jest bardziej rasa zwierzęcia. Którego znasz? Ja pierdzielę. Jak dobra. Ty to pokażesz? Nie, dobra, okej, okay, zmienimy może na coś innego. Na opowiadanie. Okej, okay, czyli po głębszym zastanowieniu. Już tam są, czy teraz zastanawiacie się, piszcie w komentarzu, co to może być. Dobra, więc łezki. Łezki, to są łezki. Łezki. Tak. Tylko jakieś takie czyste strasznie. Więc tak, jeżeli chodzi o naszą grę, będzie oczywiście znowu opowiadanie. Ponownie opowiadanie, nie pokazywanie, bo okazało się, że pokazywanie byłoby naprawdę bardzo trudne. I na przykład pokazać PRL to jest bardzo ciężko. Ale myślę, że możemy opowiadać i będziemy opowiadali na temat Polski. Więc... Czas. Let's go. Start. Dobra. Orzeł. Flaga. Nie. Flaga. Flaga nasza jest biało-czerwona, ale nazywa się to, konkretnie się to nazywa, jest tam orzeł biały na czerwonym tle. Godło? Tak. No. Przepraszam, zapomniałem. Jezus Maria. Kościół. Teraz mamy poniedziałek i jest... Boże. Dzień tygodnia. Teraz mamy... Nie. Ale to jest co? Dzień tygodnia. Nie tygodnia, tylko sam... Dzień. I ktoś, kto jest taki trochę nienormalny i ja czasami do ciebie mówię, że weź ty nie... Nie mogę takich brzydkich słów powiedzieć. Na P? Nie. A, dobra, tak brzydko nie mówię. Nie, nie mówię tak brzydko wcale. No dobra, Kocham cię, mamo. Nie no, żartuję. No, naprawdę tak mówi. Dobra, no to co? Cały czas teraz jest to. I to jest jakby taka straszna kłótnia. Spina. A, spina. Spina miałeś mieć na Nie, no tak mówisz, przecież to, przecież tak mówisz. Dobra, okej. Okay, no nie spina. Coś takiego dużego, coś takiego kłótnia, taka duża, taka aż... Patola? Patologia czy coś? Nie wiem. Patologia. Awantura, patologia, no to... No to najnowsze. Wszystko wiadome. Ręka mnie boli. Dobra, no. Maluch. Samochód. Maluch. Dziecko. To jest? Bobas. Z Polską coś związane na pewno będzie. Mały. A marka malucha? Fiat. No. 126p. Dobrze. Albo nie. Dobrze. Dobrze, już, ładnie. Okej, okay, następny. 11 listopada obchodzimy. Dzień niepod... święta. Gość. Ja. A. Jezus Maria. Człowiek, który po 65 roku życia idzie... Na emeryturę. Tak, ale jest on... Na straconej pozycji. Na straconej pozycji? Nie, jest kim? Zazwyczaj inwalidą już chyba. Jak idziemy w 67. Ej, bo jest 6 sekund! Co? I, kim jest? Emerytem. Tak, ale... Dobra, zaliczę ci to. W naszej Polsce jest bardzo... Ciężko. Tak, ale no. Osoba, która właśnie idzie po 65 roku życia na... Emeryturę. Dostaje... I mało lat pracy, przypuśćmy, wyrobi, to ma... Małą emeryturę. No trochę
Ma no, prze... Inne określenie na małą. Na H? Nie, co? Niska emerytura! O, zaliczyło! Tego to nie wiem. Dobra. O, jest taka piosenka. No, kojarzę tę melodię, ale nie wiem, co chodzi z nią. No, jest takie... I tak nie zgadniesz, bo ty jesteś zacofany. Dziękuję. Nasz były premier... nie wiem. Były premier i wszyscy mówią, to jest wina tego człowieka. Znaczy mówimy o tym, co z ziemniakami był związany? Nie. I mówił jest? Nie. Jeszcze inny? Były premier przed Ewą Kopacz. Przed Ewą Kopacz Szydło? Było chyba, nie? Czy co to było? Jaki ty jesteś normalny? Nie wiem, nie mam... Donald Tusk! Przecież... No, właśnie mówię, że o tych jest, to mówisz, że nie. No to właśnie... Ale skąd ja miałam wiedzieć? Ja ci powiedziałam. Jezus Maria, chciałam premier nasz były, który teraz jest w Brukseli, jo? No to muszę od razu powiedzieć, tam, co? Nie wyszło? Co to jest? Nie, w sumie nie. Raz, dwa... Pięć! Jest tutaj napisane, jest pięć odgadniętych. Pięć. Piąteczka. Dobra. To się ceni. Dobrze, teraz tutaj. Teraz ja. Musisz sobie podtrzymać, bo mi ręce bolą, wiesz? Nie mam teraz tutaj lustra, to nie mam się jak przeglądać. Jezus Maria, taki rapera. Bardzo popularny polski serial. M jak miłość. Nie, starsze. Klan. Że tam byli sąsiedzi. Jezus, to byli chyba, Maria. Jak już pamiętam. Nawet z Plusa kiedyś była taka taki pakiet był chyba. Kurde, jaką reklamę robię. Adam i... Nie, na S. Na S, SS. Jezus, moja, nie mam pojęcia. Dobra, no. Nie, no już zobaczyłam. Nie zobaczyłam. Ale już, dobra, czekaj, nie ruszaj tak telefonem. Nie wiem, co to jest. Bardzo popularne nazwisko w Polsce. Baw. Jan? Kochanowski. Co on? Ale nazwisko, które się bardzo często powtarza w Polsce. Takie tak, Nowak na przykład, nie? Jak leci. Kowalski. No pewnie, że tak. Musisz... Nie, to było pasuje! Nie klikaj to! Zaliczać. Zaliczyłam sobie. A drugie spasowałaś, dobra. Dobra, no. Więc tak, typowy Polak, jeżeli jest weekend, zawsze idzie gdzie? Na piwo. Nie, no nie tutaj. Idzie na zakupy, gdzie? Do Biedronki. Nie markami, ogólnie. Jak się nazywa, czym jest Biedronka? Dobra, nieważne, 5 sekund zostało, nie zgadniesz. Market. Nie, no, jest jeszcze większy market. Super, hipermarket. No, supermarket chodziło, dobra, okej. Okay. Czemu, nie klikaj, że... No. Nie stresuj się, spokojnie, dobrze? Ty klikasz taki, wiesz, pasujesz. Ja mam takie tiki nerwowe. Tiki nerwowe, spokojnie. Organizacja, która pomaga zazwyczaj w okolicach listopada, grudnia i robi wielką zbiórkę. Ale na co zbiórka? No organizacja, robią koncert. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Może być. Tam było w skrócie napisane. WOŚP. Dokładnie. Byłam kiedyś wolontariuszką. Dla ciebie moja mama to? Ciocia. No właśnie, ale jakby mieszkała na przykład za granicą, to byłaby ciocia, Z zagranicy. Ale powiedzmy, że konkretne, tam gdzie są na przykład dużo samochodów Mustangów, właśnie powiedzmy tych, jak to się nazywa? Z Ameryki. Tak. Dziwnie to tłumaczę, wiem. Sklep za czasów PRL, gdzie można było kupić różne rzeczy na przykład spod lady. Pewex? Tak. O, już koniec. Znaczy tutaj, wiesz, to tam bo niektóre... Zaraz zobaczymy, kto wygrał. 6. Nie, ale słuchaj, to się nie liczy, bo ja mówiłem, że nie, albo że tak i tam klikałaś. Wszystko się liczy! Szacunek ludzi ulicy. Nieprawda, bo tak mówię, tam za dużo tam machałaś tym telefonem. Nie machałam tam za bardzo... dużo telefonem. Po prostu przyznaj się, że ja wygrałam. Oj, ten Paweł. Ty zawsze taki byłeś od kołyski, taki sam.
Ty nie znasz mnie od kołyski przecież. Jak to nie? Ja cię mogę znać od kołyski, bo jestem starszy. Dobrze, i znam. Już się tak nie wymądrzaj. Pamiętam, bo podstradałeś wszystkie rozumy. Pamiętam małą Nikolę, pamiętam. Pamiętasz mnie? Tak, pamiętam cię. Ja pamiętam, jak Paweł zawsze mi przynosił Simsy, ja w te Simsy grałam, tak. I mówiłam, że to są moje małe dzieci. Tego nie wiedziałam. I Paweł się zawsze śmiał. Tego nie wiedziałam o tym, że tak mówiłeś. Nie? Nie, bo tylko wpadałem, instalowałem Simsy i uciekałem. Nie no, ja zawsze mówiłam, że to są moje takie małe dzieci, cały czas grałam w Simsy, potrafiłam po 8 godzin grać w Simsy. Naprawdę, to było uzależniające. Teraz już tak... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł mówić o Simsach, bo zaraz się odezwie parę osób, żebyś zagrała w Simsy na moim kanale, więc no... W czwórkę nie grałam, w trójkę grałam tylko. Dokładnie. No. To dobra. Pamiętam. No. To tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, napiszcie na dole w komentarzach. Tyle z naszej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Pa.